O nie, no... Wybierz opony, żeby... No właśnie, było mówić, że start jest. Jeszcze nie ma wybierania opon, spokojnie. Bo wiesz, że ja muszę jeszcze... Już są. Ja mam wczytywanie jeszcze. Ja mam zwalone tak, że wiesz, że altabowanie mi zajmuje pół godziny. Spamie tego X-a walonego, że jak od razu się pokaże. Jak mnie wywali, ja tą grę do kosza wyrzucam oficjalnie. No i fajnie, no i nie pojadę, elo. Serio, ciebie wywaliło? No nie, ale wczytywanie mi się zatrzymało, już wiem, jak to się skończy. Albo ego damperem się skończy, albo tym, że nie pojadę. Ego damperem. No to w kwalach wejdziesz jeszcze. Nie da się, bo tak jakby usuwa go wtedy z sesji, to jakoś się trzeba dogadać. No i... Na wejście. No a mi wczytywanie się zatrzymało kompletnie, ja nie mogę. To przecież przez kogoś może wejść przez Steama. Nie, bo go usuwa z... Ile sekund? 12. 12, no. 10. No miel to, gro. Proszę mielić to szybciej. Dobra, nie. Rip. Może nie wywali. O, wywali. 3. Ciebie bo, już wywaliło. Dziękuję za taką jazdę. Czekaj. Ja pierdolę. To restart, no i już. Nienawidzę tej gry. No ja to jedźcie bez mnie, nie chce mi się. Chciało mi się już. Takie problemy techniczne cały czas mam z tą grą. Ha, ja nie wybrałem... Ha, super. Jestem w Mercedesie, wuhu! No Reed co pisze, że ma problem. Ara, jedźcie bez mnie. Mówi się trudno. Zostałbyś... chcesz streama chociaż? Nie, lecę. W takim razie, siema. Siema. Powodzenia. Siema. 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 No. Panowie, czy wychodzimy? Jedziemy. Okej. Okay. Ale ta gra jest piękna. Ty, ale przecież... jest Asa w tym, jest na punktacji. Jest, ale nie może wejść tak jakby. Track is pretty empty right now. Lots of space. No generalnie teraz by się przydało trochę na zapas dograć. No. All clear the garage, please. Car ready to leave. Czekaj, bo...
Co, jeszcze raz? Że przydałoby się dograć trochę. Pokier prawdopodobnie sprzedaje. Trzymam świetne osoby. Co, na pada przychodzisz? Nie, na fanateka. Takie to się robi upgrade'y. No to dobrze, dobrze. No właśnie wiem. O super, mamy kwalę o 12.34. Co sądzisz o Grand Prix USA wczoraj? Ciężko, coś. Co? Czekam aż coś się zacznie dziać, wiesz? Gdzie? W F1 normalnym? No. A co, nie dzieje się? No. Wiesz, teatr pewnych osób, no. O co ja? Czyli, no nie no, ale ja już czekam na pierwszy wyścig nowego sezonu. No, to dokładnie. Będzie totalna nie wiadomo kto będzie dobry, a kto zły. Dokładnie. W teorii nawet Haas może zacząć dominować. W sumie nikogo nie można wykluczyć. A jestem ciekaw, ile będzie DNF-ów. Bo na pewno nie mało. W nowej erze? W jakim ty teamie jeździsz? W Astonie. Okej. Okay. Trzydziesiąte do Rida straciłem. RIP. No i nie pewnie prawie. Co zrobiłeś? Rozbiłem się niestety. Mając słaby czas, więc wysoko nie będę.
Everyone ready? Okay, let's go. We've only got 2 laps of fuel left. Jedzie kolejne pomiarowe? Nie, nie, nie mam szans, wyłączyłem to. Paliwa mi nie wystarczy. Ale te Red Bulle są ładne. No, zdania są podzielone. Zdania ekspertów są podzielone, powiadasz? No, wiesz, jedni wolą starsze malowanie, drodzy nowsze. A ty? Więc to jeszcze się nie mogę przyzwyczaić. Zawsze mylę Red Bulla z hasem, także... Przynajmniej jak bokiem widzę ten samochód. Kiedy masz czas, żeby coś tam jeszcze nagrać? Rano. Na zapas jakoś. Czwartek, piątek, no przed 15. Tam żaden z tych. Nie bawmy się tutaj.
był. Piątek to by był przed 14. Około 14 najwcześniej. To jest dzień, który będzie najpóźniej. Najwcześniej zdarzy się. Trzeba będzie jakiś weekend pomyśleć, wiesz. Poświęcić, no. Nie wiem, sobotę. A dalej YouTube ciebie nie lubi? Znaczy, to nie jest tak, no, tylko po prostu, wiesz, trafił się jakiś życzliwy. Który ciebie zgłosił. Tak, dokładnie, to tak wynika z tego, co ja otrzymałem. Our best lap so far is a 1:32.7. Nie, no odwołałem się, no to mi odpisali, że wiesz, że po prostu oni się nie, czasami nie zastanawiają nad sensu stricte tym, co ktoś wysyła, tylko po prostu reagują, a później ewentualnie, wiesz, sprawa jest w toku. Totalnie tam wiesz, nie masz się co tym wiesz przejmować. Czy co? Coś tam czynią z tym, czy ma. Znaczy ja czekam do 13 listopada, wiesz, no już wykorzystuję ten czas na. When 9th in the speed trap, 317.0 km per hour. Poczekaj, bo mi drzew tutaj. Na konfigurację, wiesz, greena odpalam, będę tam wiesz z kamerą teraz bardziej działał. I tego. No i wiesz, jestem zabezpieczony, no jak oni stwierdzą, a pewnie stwierdzą, bo tam widziałem, że tak jakby odłączyli to, no, tak jakby to wspieranie, nie ma w ogóle. If you start to suffer from oversteer, come in and let us have a look at the setup. You will get oversteer if the rear tires lose grip before the front. Usually this will be coming from a lack of rear downforce or an overly stiff rear suspension, but a little tweak with negative toe-in can also help with this. Tam wsparcie takie wiesz włączają, natomiast ten, wiesz, nie ten to następny, wiesz, to jest na takiej zasadzie, tak, nauczka może na przyszłość, wiesz, bardziej się zabezpieczę od pewnej strony. Zobaczymy, no. Wiesz, na razie czekam do 13 listopada. Zobaczę, co zrobią, czy usuną, czy zostawią. Co usuną? Konto. Konto? No. Dlaczego konto mieliby? No bo tak mają, wiesz, w tych swoich regulaminach niby. Just 30 seconds left in the session. E
P4 nie ma tak strasznie, patrząc na ten słaby czas. Nie ma tragedii. Czas Davida też był do pobicia. Banie, co zrobił czas? 1.32.1. Jeszcze Szykuc przebije. Łe, to P5 jestem. Co? Ty Szykuc nie przebił mojego czasu. Co jest? Fiksne. Kurde, ty zerkowym trzeci jesteś. No, ale ten pierwszy sektor mogą dobrze poprawić. Ile jeszcze ale tam wiesz, jest do wyprania? Nie jechałem na tym torze z miesiąc czy dwa prawie. Pierwszy sektor najgorzej, zresztą mówię. Ja ostatnio jeżdżę bez treningów cały czas. Nie mam kiedy trenować, na razie przynajmniej. Jak skończę z tym wszystkim, się uporam, to zacznę trenować z powrotem. Jeszcze z tydzień albo dwa. Czekaj. Jakie softy medy, wariacie? Co się dzieje z tą ligą? To jest trochę smutne. Może coś się zmieni. Co nie? No kwestia cierpliwości. No to. No w klasiku jechaliśmy teraz, to 15 osób jechało także. A to jest też jakaś liga Baweta? No wcześniejsza. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. A to w pewnym momencie przypadkiem nie ogłosiło już tego. Nie, no było, no ale się odrodziło i teraz ten. Jechałem w sobotę. Czym tam jeździcie? W 20 jeździmy na razie. A to dlatego jeździłeś tam w 20. To bardzo dużo wyjaśnia, tobie powiem. No rain expected. No rain expected for the time being. Szykuc się chyba za mocno zapędził, bo zaczął. On jest siódmy, a wyprzedził już mnie w momencie, w którym jestem czwarty. Chłop się zdecydowanie zapędził na tym formułującym. Nie? No. Przegrzane mam trochę na start za dużo. No, Szykuc, debilu! Szykuc, ty amebo umysłowa! Nie mogę, amebo. Co tam się stało? Szykuc, nie. No, wjechał mi w dupę, debil. Będę miał w dupę start i się będę musiał przebijać przez wolniejszych. Nie no, co za ameba umysłowa. Trzymajcie mnie. Przecież ja nawet przez niego nie mam 70 stopni z tyłu. A opony mi się zużyły. Dobre pytanie, czy opony mi się zużyły. Dobra, powodzenia. Powodzenia.
Co? Już trójka? Tak, już mnie wytrąciło na tym. No musiałem uważać, bo mi padło. You've been awarded a time penalty for that last incident. Aj, szykut, szykut. Green flag. Dupę z tym. O super! Jestem z moim teammate'em na dwóch ostatnich pozycjach. A co się stało? Spin. Bo miałem niedogrzane opony. Ciągle nie mogę ich dogrzać, bo jakiś niemądry człowiek z Alfy Tauri po prostu we mnie wjechał na formującym. Nie mogę nic zrobić. Człowieku, ja jadę gorzej od bota na poziomie 40 teraz. DRS is now enabled. Yellow flag. Dogonił mnie mój teammate, nie mogę. O, kto wyspinował? A to Pietek. O, jaka biała linia? Was coś boli? Chyba se ze mnie żartujecie, nie wyspinuję w takim miejscu. Co jest, szykuce? Nie wiem, ja jestem ostatni teraz. Boksowo. Ale on ma teraz mega ciężką decyzję. Chyba... Ile masz zużycia na tych oponach? Teraz nie powiem ci, dopiero jak będę na prostej. Dobra, pierwszy spin.
Okay, clear. Ty? Nie, nie, nie. Nie, no to ja już pierwszy wyspinowałem, Pietrek drugi. Ale nie, w sensie, że pierwszy kierowca. No właśnie. W sensie no ja toru, wiesz, że na pierwszym miejscu ten co jedzie. Serio? Nie widziałem jak się nazywa, ten Reed chyba, tak? Reed, tak. Ile masz procent? Jeszcze ci nie mogę powiedzieć, poczekaj, jak dojadę do prostej, to ci powiem. Nie mogę wypaść z DRS-a. Jakim cudem ja tracę tyle do was czasu? Kuźwa. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Szybko, to mnie martwi. Ja do szybkuca tracę jeden pit stop. A był za mną. Wątpię, żebym aż tyle stracił. 20 sekund bez skrzydła jadąc. Ale mnie wypchnęło teraz. Wow. Pozbierałem kary znowu. Coś ten setup na zatankowane auto jest słaby. Mówisz? Noro. No ja już mam 6. Jak to ja zawsze w Stanach. Mówisz? No, jeszcze. Nie no, wiesz, dawno nie jechałem na tym torze, to jest druga sprawa. Nie mam tego wyczucia na tym pierwszym tym. Ja też. Ale że gra mi tutaj nie dała wszczęcia zakrętu, to akurat jestem zdziwiony. Kurde, pychem tak agresywnie, że sobie tył cały przebrzałem. Ja pierdolę. O kurde, a bo Reed wyszedł, nie? Chyba tak. Tyle do niego tracę. W sensie Jezu zyskuje, nie tracę. Ale aktualnie czuję się ośmieszony, bot Asafa jest nawet przede mną. Kubany. Kurde, ty jesteś... Nie! Nie, chyba właśnie dostałem najgłupszą karę w moim życiu. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Dobra, czas na zjazd. O. Check your MFD for a new strategy option. No, dokładnie. Uszkodziłeś sobie skrzydło? No, ale się nie zabiłem na szczęście. Dobra, jeszcze jest dobrze, jadę dalej. Jeszcze żyjesz na szczęście. Nieźle. Nie, coś nie mogę go opanować dzisiaj. Ale że Szykuc będzie zdychał totalnie pod koniec. Tymi softami? Na trzecim okrążeniu go nie założył. No już mieliśmy problem teraz przy tym szóstym, siódmym, nie? Już tam tego, Davey nieźle. Nieźle już wahadło. On będzie miał przejechane 11. Dobra, Red Bulla mam za sobą. Nie, no ja jestem gównem. Jeszcze sobie tylne skrzydło uszkodziłem.
Ale zaraz będzie mały robiony. O kurde. Kurde, to jest dopiero połowa wyścigu, a ja muszę być przed botem Asafa. Przecież to będzie ośmieszenie. Być za czyimś botem. Jak to w ogóle brzmi, nie? No. I to jeszcze kogoś, kto nie jedzie. No właśnie. Nie, no spokojnie, no. Nie no, ja tracę za do niego dużo jednak... tam było przygód na początku. Człowieku! Ja mam przygrzane opony i mam uszkodzone tylne skrzydło. Jadąc w tych eskach 150 mnie rzuca. Więc źle. Jest naprawdę źle. Ja mam jeszcze trójkę, to ja muszę w 7 okrążeń. Szóstkę. Ja muszę w 7 okrążeń zyskać 15 sekund. Czyli dwie na okrążenie. No to ripendo. Te boty się wyprzedzają. Reed w boksie. A, bo oni jeszcze w boksie nie byli. Dobra, tam. Tylko nie wyspinować teraz. Ja tracę pit stop do was tam, więc jestem głęboko. A, mam szóstkę, super. No to już nie jestem sam, to już jest mi lepiej. Tylko wiesz co? Minus jest taki, że ja mam żółte tylne skrzydło. Słuchaj, moje auto się tak zachowuje, jakby nie miało lotki. Nie wiem, to jest tak, jak się jedzie bez sprawdzenia setupu niestety. Ja też jadę bez sprawdzenia. To jest wielka zagadka zawsze. No, ale lepiej na tych medach niż na tych softach, to muszę przyznać. Przykut będzie zdychał pod koniec. Ty, bo ta Safa przede mną wyjechał. Czy nie? Albo bot dalej ciągnie na tych softach? Bo ta Safa wyjechał przede mną. Nie, na szczęście. Mam już 9 sekund. No, jak widać, no nie da się jeździć. Czyli aktualnie średnia mi wychodzi sekunda kary na okrążenie. No. Co może pójść nie tak, jak sądzisz? Nie wiem. Nie, no ten mi po trzech okrążeniach albo czterech mówi, że uważaj na tylne skrzydło, że może być uszkodzone. Trzymajcie mnie, bo zaraz zrobię coś. Five laps of fuel remaining. Ale przywaliłem w ścianę i sobie bardziej spoiler wchodziłem.
O kurde, ja w ostatnim sektorze straciłem sekundę i jedną dziesiątą. I uszkodziłem sobie na dodatek bardziej tylne skrzydło. Wiesz, jakie teraz będą dyny? Bardziej sobie uszkodziłem, ja pierdolę. Ale sobie przygrzałem gumę, nie mogę jechać. To ty wyspinowałeś, nie? Oj, to ze trzy razy. Trzeci spin? Nie, no bo mnie ten, zarzuciło mnie strasznie przy tym, przy wejściu tam przy kanę, przygrzałem strasznie opony. No i a już teraz to jest... Był, nie? Już na tym nie mogę jechać, mam tak przygrzane. O, dzień dobry. 116 na oponach. Okej, focus, we need to stay on form. Widziałeś, co się teraz stało, jak najechałem na tarkę z tym skrzydłem? Jestem tak skupiony, słuchaj, na tych oponach, że patrzę w prawy dolny róg, wiesz. No to generalnie najechałem na tarkę, skręciłem w prawo i mnie wypluło w lewo. Nie, ja po prostu ten, mam zły setup, to jest raz, bo czuję po tym, po wejściach w zakręt. A zjeżdżasz? Nie, jestem szkodowy. A, to ja muszę uciekać przed tobą. No, a co ty myślisz? O ty. Coś czuję, że się rozbije przez to. Nie no, mocno cię nie będę naciskał, bo zresztą zaraz no, baka mi się skończy. No tutaj mnie tak ten strasznie wywaliło na biegu. Kolejny worm. Nie mogłem auta opanować. Wygrałeś już tą bitwę ze mną. Mówię ci. Oj, tam kary to się nie liczą. Ja zaraz będę miał 12. Ale ja nie patrzę na kary. There's 3 laps of fuel remaining. To jest bug tego toru. Można go ścinać połową samochodu. O kurde, ale ty mnie podgoniłeś. Łeb. Musiałbym się odpalić Verstappen. No to dawaj. Albo robię senny. Nie zrobię senny. W sumie to zrobiłem senny, ale w bandę. Coś czułem, że to się tak skończy. Gap to the car ahead is 20.7 seconds.
kurczę, w ogóle zmienili te zakręty. Już tak nie można sobie frunąć, już wiem dlaczego tam tak się stało. Nie, to jest zły pomysł, żeby nie przejechać chociaż 5 kółek. Our gap to the car in front is 18.9 seconds. To na tych zużytych softach? No. A co jest z Davy? Co? A co z Davy? Davy jest drugi. Davy jest drugi. This is your final lap. Final lap of the race. Thank you.